Kogo poznasz? Witam serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa, jak zwykle, karty Lenormand. I mamy też bryłkę soli z wyspy znad morza, znad Oceanu Atlantyckiego. Plącze mi się język, jak widzicie. No i druga grupa, kochani, to oczywiście karty tarota, tarot klasyczny i ametyst fioletowy, więc wybierzcie sobie albo kamień, który przyciąga Wam oko automatycznie, szybko, intuicyjnie, albo talię kart, którą lubicie. Jeśli nie umiecie się zdecydować, to kochani, oglądajcie cały ten filmik od początku do końca, dwie grupy, wtedy być może te dwie talie mają coś ważnego Wam do powiedzenia. Ja oczywiście witam Was serdecznie na moim kanale Tarot Online i ja nazywam się Loelia. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Napiszcie mi, którą grupę wybraliście, czy rezonuje ta grupa, czy wybór był dobry. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja wesprę Was w każdych problemach Waszych emocjonalnych, miłosnych lub innych. Zapraszam na wróżby prywatne. I zaczynamy od grupy pierwszej, kochani moi. Więc pomyślcie sobie o osobie ukochanej. Bryłkę soli odłożę. Kogo poznasz? To znaczy o osobie ukochanej, nie tak jak w ogóle. Być może macie kogoś po prostu na oku. I teraz karty pokażą, czy go poznacie, czy ją poznacie. Lub jeśli nie macie nikogo na oku, to zobaczmy ogólnie, jaką osobę karty pokażą. Kogo poznasz? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty, jaką osobę w najkrótszym, w najbliższym czasie możemy tutaj poznać. Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Okej, wow. Rzeczywiście. Słuchajcie, naprawdę poznamy, bo i ja, i wy, wszyscy poznamy jakąś osobę i ta osoba już gna na białym rumaku do nas, kochani, do nas wszystkich. Przypominam, że to są wróżby kolektywne, oczywiście na wróżby indywidualne zapraszam. Więc ktoś tutaj gna jak szalony, tak, z wiadomością, z informacją, albo podróż tutaj jest. Karta bardzo szybka, jak widzimy jedynka, czyli wszystko się tutaj zaczyna, tak? Czyli na pewno poznamy kogoś, na pewno. Tutaj jest naprawdę szybkie tempo rozwoju i słuchajcie, jeśli kogoś poznamy, no to jak już poznamy, no to najlepiej na jakąś relację, na miłość, na romans, tak? Na piękne, romantyczne, emocjonalne chwile. Więc tutaj ktoś do miłości. Jakaś osoba z przeznaczenia, która będzie ważna dla naszego życia. Jakaś osoba, która będzie naprawdę dla nas istotna. Coś być może jakaś bratnia dusza. No ale uwaga, bo ta osoba być może będzie sobie zagrywała coś lub zagrywała na dwa fronty, tak? Być może będzie zagrywała, przypuśćmy, z nami, będzie zagrywała jeszcze z kimś innym, tak? Przypuśćmy, spotyka się równocześnie z dwoma czy trzema kobietami. Więc uwaga na jakieś gierki, na jakieś takie szemrane tutaj widzimy sprawy, tak, które ta osoba, żeby sobie nie zagrywała za bardzo. No ale jest spotkanie w parku, randka, spotkanie gdzieś w miejscu publicznym, nie musi być oczywiście park, ale miejsce publiczne, gdzie są też inni ludzie, więc może być to restauracja, kawiarnia, ulica po prostu, chodnik, park, las, czyli gdzieś, gdzie po prostu chodzą inne również publiczne osoby. No i mamy tutaj randkę, kochani, więc mamy na pewno wiadomość lub podróż, spotkanie. No i romantycznie będzie osoba ważna z przeznaczenia i jakieś spotkanie, ale uwaga,
na to, by sobie ta osoba nie za bardzo tutaj z Wami zagrywała. Więc dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zaczynamy teraz z kart tarota, grupa druga i ametyst fioletowy. Więc uwaga, kochani. Pokażcie, kochane, karty tarota. Kogo poznamy w najbliższym czasie? Wszyscy. No, być może będą jakieś tutaj zajawki, tak? Kogo poznamy w najbliższym czasie? Pokażcie, kochane, karty. Kto pojawi się? Kto pojawi się w życiu u nas? Pokażcie, kochane, karty. Pokażcie, pokażcie, kochane, karty. Kto pojawi się w życiu? Kogo poznamy w najbliższym czasie? Pokażcie, kochane, karty. Pokażcie, kochane, karty. Pokażcie, pokażcie, kochane, karty. Pokażcie, kochane, karty. Kogo poznamy w najbliższym czasie? Więc tutaj jest jakaś osoba, która jest zablokowana, być może po przejściach. No, ktoś, kto stracił tutaj nadzieję, nie widzi nawet swojej szansy tej podsuwanej mu pod nos. Jest jakiś smutny, zawiedziony po stracie kogoś i bardzo zablokowany, tak? Nie widzi nic, nie słyszy nic, zamyka się jeszcze na emocje, zamknięte serce, zamknięta czakra serca. No i tutaj, kochani, nie wiem, coś się skończyło, rozlało, ta osoba jest bardzo smutna, ale cierpliwość, cierpliwość, wszechświat to wszystko tutaj wyrówna, wszystko to wyjaśni, anioł, stróż, wszechświat, anioły, archanioły tu pomogą, pokierują sprawami, trzeba mieć jednak cierpliwość, wstrzemięźliwość. I jest tutaj kapłanka, czyli pokierujcie się też wiedzą i intuicją, tak? Jeśli chodzi o jakąś nowo poznaną osobę, patrzcie, dowiadujcie się, czytajcie, obserwujcie, patrzcie i po prostu też poprzez swoją intuicję kierujcie się intuicją, rozglądajcie się i być może będzie to ktoś w pracy, przy pracy, mamy tutaj trzy monety, ktoś, kogo podziwiacie, z którym lubicie współpracować, który współpracuje też bardzo dobrze z zespołem pracowniczym, ktoś w pracy, przy pracy lub gdzieś koło Was w otoczeniu, gdzie po prostu podziwiacie, znacie tą osobę, podziwiacie, lubicie lub ta osoba Was podziwia i po prostu szanuje, lubi, tak? W środowisku znajomych i tak dalej. Także tutaj być może jest ktoś, kogo już znacie lub poznacie lada chwila, gdzieś, gdzie jest ta osoba przy Waszym środowisku, przy Waszej egzystencji. Egzystencja to jest oczywiście praca, dom. No i tutaj rozglądnijcie się, tak jak tutaj ta kapłanka, bardzo mądra kobieta. Rozglądnijcie się, dowiedzcie się, obserwujcie, patrzcie. Jednak róbcie to spokojnie, łagodnie, powoli. Nie robić tutaj żadnych nerwowych, szybkich kroków, tylko patrzcie, rozglądajcie się uważnie, bo ten ktoś jeszcze jest smutny, przygnębiony, zablokowany, tak? Jeszcze ta osoba być może tutaj jest gdzieś, kręci się koło Was, ale jest jeszcze jakaś, no, w smutku powiedzmy, może po jakimś swoim rozstaniu tutaj. Także taka odpowiedź dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie, napiszcie mi w komentarzach, jak ta grupa z Wami rezonuje, którą wybraliście. Zapraszam na wróżby indywidualne. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do usłyszenia już wkrótce.